czy miałaś sytuację emergency? Nie miałam, całe szczęście, żadnej takiej sytuacji i mam nadzieję, że nikogo nigdy z Was to nie spotka. Za 2 dni będę leciał samolotem pierwszy raz w życiu. Może masz jakieś rady na pierwszy lot? Oj, to już zapewne poleciałeś, bo ja jednak tak szybko tych filmów nie edytuję, nie kręcę. Rady dla tych, którzy lecą pierwszy raz? Usiąść koło okna i podziwiać widoki, jeżeli macie taką szansę. To jest niesamowite uczucie przecież, jak się leci pierwszy raz, żeby to zobaczyć, start i lądowanie. Cieszyć się lotem. Czy dobra opcja jest pójść do technikum turystycznego, żeby po tym wszystkim zostać stewardesą? Myślę, że warto pójść do technikum turystycznego, jeżeli masz jeszcze jakiś inny pomysł, co robić po tym technikum. Dla samej pracy stewardesy myślę, że nie warto, ponieważ ja takiego technikum nie ukończyłam i tą pracę dostałam, więc to wcale nie gwarantuje Ci, że tą pracę dostaniesz. A jeżeli byś nie dostała, no to trzeba też mieć plan B, co robić właśnie z takim wykształceniem. Więc pomyśl sobie, co chciałabyś robić w razie, gdy tej pracy nie dostaniesz i taką szkołę wybierz, bo ja pracowałam z ludźmi, z prawnikami, z lekarzami, też zostawiały stewardesami czy stewardami, więc wykształcenie nie ma tyle, nie ma takiego znaczenia. Czy jeżeli osoba starająca się o pracę w Emirates ma męża, żonę, to jest dyskwalifikowana na starcie z tego powodu? Jak wygląda kwestia późniejszego mieszkania? Bo pamiętam, że wspominała Pani, iż grupa dzieli mieszkanie. Nie dyskwalifikuje, można mieć żonę czy męża. Później jak się przyjeżdża, no to wiadomo, że wówczas para chce mieszkać razem i można poprosić o dodatek na mieszkanie, wówczas idzie na swoje, wtedy może mieszkać z mężem. Potrzeba mieć ukończone jakieś studia do tej pracy. Niby nie trzeba, w wymaganiach nie jest to zawarte, ale niemal wszyscy, z którymi pracowałam, są po studiach. Ja również jestem po studiach. Jakie są warunki mieszkania i jak się pracuje dla Emirates? Słyszałam, że się dzieli mieszkanie z kimś innym. Można też z chłopakiem lub samemu zamieszkać? Czy to już wtedy za własne pieniądze? Jeżeli chcesz, żeby firma opłacała Ci mieszkanie, wówczas dzielisz to z jedną lub dwiema osobami. Jeżeli chcesz mieszkać sama, możesz poprosić o dodatek mieszkaniowy i iść mieszkać sama. Nie wiem, czy tego nie zablokowali teraz. To tak blokują, odblokowują, więc nie jestem w stanie powiedzieć, jaka jest teraz sytuacja. I wtedy możesz sobie decydować już, jak chcesz mieszkać i z kim chcesz mieszkać. Czy zawsze się tak ładnie uśmiechałaś? Czy tego uczą w pracy? O, dzięki. Nie, no nie uczą, jak się uśmiechać w pracy, to już chyba kwestia indywidualna, ale dziękuję bardzo. Ile trwają przerwy podczas lotu? Czy jest czas na to, żeby trochę przespać w samolocie, czy jest na przykład godzina? Czy stewardessy mają zapewnione jedzenie w samolocie, czy załatwiają sobie... Okej, przerwy podczas lotu. To w zależności od tego, ile lot trwa. Jeżeli lot jest poniżej 9 godzin, wówczas nie mamy przerwy jako takiej. Jeżeli jest powyżej 9 godzin, to wówczas mamy przerwę. W bardzo długich lotach mamy sypialnię, do której idziemy i możemy się udać na, w zależności, nie wiem, 2-3 godziny odpoczynku. Jeżeli na przykład lot trwa 17 godzin, to wiadomo, będziemy mieć pewnie ze 3 godziny odpoczynku na tym locie i wówczas idziemy i śpimy to w takich piętrowych łóżeczkach. Czy mamy zapewnione jedzenie? Tak, możemy jeść to, co jest na pokładzie. Zazwyczaj są dodatkowe posiłki dla nas, które tak naprawdę się niczym nie różnią od pasażerskich. Lub też jeżeli coś zostanie, to możemy sobie wziąć to, co serwowaliśmy. Ale dużo osób sobie przynosi jedzenie na własną rękę z tego względu, że ja uważam, że jedzenie w samolocie jest niezdrowe. Jak się lata raz na jakiś czas, jest ok, ale mimo wszystko bardzo dosalają, jest dużo sodu w tym jedzeniu. W powietrzu wszystko inaczej smakuje, więc musi mieć bardziej intensywny smak, bardziej słodki, bardziej słony, i bo inaczej byśmy nie czuli tak tego smaku. Więc wszystkie te potrawy były dla mnie zbyt słone i po dłuższym czasie zaczęłam odczuwać skutki i przynosiłam swoje jedzenie. Czy śruba w kolanie po rekonstrukcji więzadła wyklucza mnie z zawodu, jeśli nie odczuwam jej w życiu codziennym? W zasadzie została mi tylko podłużna blizna. Nie jestem w stanie tego powiedzieć. Myślę, że nie, ale będą pytali, tam jest taka ankieta zdrowotna podczas rekrutacji, w której pytają, czy masz jakieś blizny i czy masz jakieś operacje, które przeszłaś, i na pewno się o to zapytają. Myślę, że jeżeli nie sprawia to problemów w życiu codziennym i blizna raczej nie będzie widoczna pod rajstopami, myślę, że nie powinno być problemu, chociaż nie mogę za to ręczyć, więc myślę, że będziesz musiała to sama sprawdzić. Po co trzeba odsłaniać okna podczas lądowania? Ponieważ podczas lądowania, podczas startu pasażerowie widzą najwięcej. Stewardesy siedzą tyłem i obserwują kabinę, bo my obserwujemy kabinę podczas startu i lądowania, a pasażerowie
patrzą przez okno. Jeżeli by się coś działo, pasażerowie mogą wówczas zraportować to do stewardess, które oczywiście dzwonią prosto do kokpitu, więc są naszymi oczami. Druga sprawa to jest to, aby przyzwyczaić oczy do warunków panujących na zewnątrz. I tak samo światła są dostosowane. Jeżeli lot jest w nocy i na zewnątrz jest ciemno, okna muszą być otwarte i zazwyczaj się zgasza światło w kabinie, aby oczy się też przyzwyczaiły do tego, co jest na zewnątrz, w razie ewakuacji, aby po prostu coś widzieć. Czy lądowałaś kiedyś na wodzie? Bogu dzięki nie. To jest już tak naprawdę sytuacja katastrofalna. I wiem, że na rzece Hudson to był cud. Wiem, że pewnie większość z Was oglądała film, ale to jest naprawdę sytuacja, która jest już jedna z najgorszych. Skąd i dokąd był Twój pierwszy i ostatni lot w Emirates? Pierwsze dwa loty to się robi jako osoba obserwująca, tak zwany supi, i wówczas się siedzi na start i lądowanie w kokpicie, a później się tylko pomaga. I te pierwsze dwa loty miałam jeden na Boeingu, jeden na Airbusie trzeba zrobić. Na Boeingu leciałam do Mumbai w Indiach, a na Airbusie leciałam do Monachium w Niemczech. Ale jako pierwszy lot, na którym tak naprawdę już pracowałam, to była Nigeria, Lagos i to było na Boeingu. A jeśli chodzi o mój ostatni lot, to był do Paryża. Bardzo się ucieszyłam, ponieważ mój chłopak mi obiecał, że na mój ostatni lot poleci ze mną jako pasażer i dostałam Paryż, bo byłam akurat na stand-by, czyli zadzwonili i powiedzieli, gdzie lecę, więc byłam strasznie zadowolona. Czy jakbym dała dodatkowy język jako polski, dostawałabym loty do Polski w roli tłumacza czy coś w tym stylu? Nie możesz dodać swojego ojczystego języka, on jest automatycznie w systemie, więc Polka wiadomo, że mówi po polsku i masz już ten kolor, masz już ten język w systemie. Przepraszam, przeczytałam inny komentarz. Masz już ten język w systemie i co jakiś czas dostaniesz pewnie lot do Polski. Ja przez 5 lat niestety zrobiłam ten lot chyba tylko 4 czy 5 razy. Czy spóźniłaś się na swój lot, pomyliłaś loty? Ile można wypić alkoholu w samolocie podanego przez stewardesy? Jeśli chodzi o alkohol, to każdy reaguje inaczej i nie ma jednej dawki, która by odpowiadała dla wszystkich. To w zależności oczywiście od wagi, płci, wieku, jak się człowiek wyspał, ile sportu uprawia. To jest bardzo dużo czynników, jakie leki wziął, więc to nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, chyba nikt nie jest. Czy się spóźniłam na swój lot, czy pomyliłam loty? Zdarzyło mi się to tylko raz i to w jeden z moich ostatnich miesięcy. Byłam na stand-by'u, czyli czekam na telefon i mi mówią, gdzie lecę. Budzą mnie po prostu w środku nocy i mówią, lecisz tu i tu. Czekałam na ten lot, więc to jest taki sen przerywany, że cały czas sprawdzam telefon, bo też dostaję przez system informacje. I cały czas się budziłam i sprawdzałam, więc ten sen miałam taki dosłownie po 15 minut, byłam wykończona. I to już był cały miesiąc na stand-by'u, mój ostatni lot chyba, więc cały miesiąc tak wyglądał, niepewny, coś co i jak. I zauważyłam, że w systemie już mi dali lot do Manchesteru i wiedziałam, że mogę jeszcze godzinę pospać, więc nie wiem dlaczego. Wyłączyłam dźwięk w telefonie i poszłam dalej spać i nawet nie nastawiłam budzika. I obudziłam się sama po chyba półtorej godziny. I ja patrzę, mam 20 nieodebranych połączeń, a zazwyczaj dzwonią tylko 3 razy, ale naprawdę bardzo potrzebowali załogi. To było jednoznaczne, jak się nie odbiera telefonu z nieobecnością, z absentem, czyli to, co za tym idzie, brak możliwości awansu, brak też bonusa. Absent w pracy, nie przyjście do pracy ma słabe skutki. I jak ja zaczęłam, że mam 20 nieodebranych i mam właśnie w systemie zaznaczone, że nie przyszłam, nie pojawiałam się w pracy i będzie spotkanie z menedżerem, ja już przerażona mówię, dlaczego ja ten dźwięk wyłączyłam, co się ze mną stało? Ale udało mi się to odkręcić i miałam to szczęście, że bardzo potrzebowali załogi tego dnia. Zadzwoniłam i wybłagałam, żeby mi dali jakikolwiek inny lot, żeby tylko mi ten absent odwołali. To było chyba 4 rano, kiedy ja walczyłam właśnie o to. Powiedzieli, że mam to szczęście, że potrzebują załogi, więc nie ma problemu i dali mi lot do Kapsztadu, a ja kocham Kapsztad, więc w sumie dobrze się to dla mnie ułożyło, bo wolę Kapsztad niż Manchester. Czy kiedyś miała Pani sytuację, aby musiała Pani ewakuować pasażerów? No nie. I czy był poród na pokładzie lub śmierć? Nie miałam ani tego, ani tego. Całe szczęście. Też nie chciałabym przyjąć porodu, mimo że to jest nowe życie, przychodzi na świat nowy człowiek, ale to nie jest nic pięknego rodzić w samolocie. Myślę, że żadna kobieta by nie chciała rodzić w takich warunkach, więc cieszę się, że nic się takiego nie trafiło. Miałam sytuacje medyczne za to, które były dosyć bliskie śmierci, ale całe szczęście nie zdarzyło się nigdy to w samolocie.
Czy podczas postoju w jakimś mieście razem z innymi stewardesami trzymałyście się paczką i na przykład razem zwiedzałyście miasto? To zależy od miasta, w którym byłyśmy. Są takie miasta, w którym każdy wolał być sam, ponieważ każdy szedł na zakupy czy też wypoczywał. Ale też były miejsca, gdzie trzymaliśmy się razem. Zawsze się pytaliśmy pod koniec lotu, kto chce coś porobić, lub była jakaś na przykład wycieczka organizowana przez hotel i szliśmy wtedy grupą, więc różnie. Czy dostawałaś plan lotu na miesiąc czy coś? Jak wyglądała informacja o tym, gdzie i kiedy lecisz? Dostawaliśmy grafik zazwyczaj pod koniec miesiąca na przyszły miesiąc i wówczas wiedzieliśmy, jak wygląda nasz miesiąc. Raz w roku każdy dostawał miesiąc reserve, to jest miesiąc, kiedy jest się na stand-by'u, czyli dopiero się dowiadujemy, gdzie lecimy dzień przed, albo czasami nawet godzinę przed. Dzwonią do nas i nas informują. Nikt tego nie lubi. To jest okropny miesiąc, jak się nie wie, co się, kiedy będzie, gdzie się będzie. W razie jakichkolwiek wątpliwości, z kim mogłaś się skontaktować z siedziby Emirates, na przykład jeśli chodziło o badanie, zebranie czegokolwiek. Dostawało się osobę, która się tobą opiekowała poprzez maile i ta osoba cię prowadziła. Co musisz jeszcze dostarczyć, co zrobić? Jeżeli miałam jakiekolwiek pytanie, pisałam do tej pani, ta pani mi odpowiadała i mi doradzała. Więc ktoś się będzie tobą opiekować. Czy w każdych liniach lotniczych wymagana jest znajomość języka angielskiego? Myślę, że teraz już w każdych liniach. To jest podstawowy język jednak, więc raczej tak. Czy trudno dostać się do Emirates? Oglądałam film o tej pracy i było, że nawet kilkaset osób startuje w rekrutacji. Ile z tego się wybiera na szkolenia do Dubaju? To pewnie w zależności, ile osób na dany moment potrzebują. Kiedy ja startowałam, było około 200 osób przyszło, a wybrali 3. Trzy osoby wybrali, ale wiem, że teraz przyjmują dużo więcej Polaków i Polek i słyszałam, że nawet i po 10 osób, i po 15 dostaje tą pracę, więc jest dużo większa szansa. W jednym z filmików mówiła Pani o tym, że po rekrutacji trzeba lecieć do Dubaju na szkolenie i badania, czy za ten przelot tam to trzeba z własnych pieniędzy, czy oni to opłacają. Oni wszystko opłacają, nie trzeba płacić za żaden przelot, czy za żadne szkolenie. Czy jest szansa, aby przyjęli kogoś, kto zna tylko angielski? Jest szansa, ponieważ angielski jedynie jest wymagany, ale jest, jeżeli znasz dodatkowe języki, to fajnie, to może Tobie pomóc, ale nie musisz znać. Ja zaznaczałam, że znam tylko angielski i należy pamiętać, że jeżeli na przykład powiesz, że znasz język, załóżmy, hiszpański, to musisz naprawdę bardzo dobrze znać ten język, ponieważ oni to sprawdzą. Znać dobrze ten język oznacza, że musisz znać też słownictwo medyczne, na przykład jak komuś pomóc w razie sytuacji medycznej, czy będziesz potrafiła, czy potrafił pomóc Hiszpanowi, czy Hiszpance. Więc język trzeba naprawdę dobrze znać. Czy wizę wyrabia nam linia lotnicza? Jeśli ktoś nie ma, czasami musimy sobie ją wyrobić. Dostaje się wizę rezydencką i to wyrabia linia lotnicza i tym się zajmują w pierwszy miesiąc, kiedy się przelatuje do Dubaju. Czy jak ktoś nie chciałby się malować albo nie chciałby czerwonej szminki mieć po prostu swoje naturalne, bez malowania usta, czy to coś się stanie, czy jest przemoc z malowaniem szminką? Bo jednak w niektórych krajach, jak się leci, jest strasznie gorąco i lepiej niektórzy czują się bez makijażu. Niestety, ale będziesz musiała ten makijaż nakładać, czy tobie się to podoba, czy nie. Jest taki wymóg i czerwona szminka jest musem. I musisz nosić makijaż, to jest wymaganie i o tym też wspomnę w filmie o wyglądzie. Uwielbiam Panią, jestem z Tobą od początku. Jejko, dziękuję. I oglądam każdy odcinek. Fajnie by było, gdyby były one częściej, ale przecież Pani też ma swoje życie prywatne. Pozdrawiam Cię, bo o, tu nie było pytania, ale dziękuję bardzo. Pozdrawiam również i strasznie się cieszę, że ktoś lubi i słucha i że komuś pomaga. Ile dziennie się pracuje w takiej pracy? W zależności, to tutaj ciężko powiedzieć, w tej pracy są dni wolne, a czasami się lata i to po 20 godzin dziennie. W miesiącu mniej więcej latamy około, bym powiedziała, od 90 do 120 godzin w powietrzu, ale to nie jest wszystko, co pracujemy, bo jeszcze robimy godzinę na ziemi. Przychodzimy do pracy 2 godziny wcześniej, kiedy mamy spotkanie, kiedy siedzimy już i jesteśmy tak naprawdę w pracy. To jest 2 godziny przed lotem plus mniej więcej godzinę po locie, więc pracujemy długo, dłużej. To jest pewnie dodatkowe jakieś 20-30 godzin na ziemi. Więc myślę, że około 150 godzin
Zależy, jak jest miesiąc, że się mało lata, to pewnie jest za 120. Jak wygląda sprawa z awansami? W sensie ile i czy trzeba mieć dużą ilość godzin wylatanych, odpowiednio długo tam pracować? To zależy od tego, ile jesteś w firmie i jaki masz rekord, czyli czy w papierach masz czysto, nie masz żadnych raportów, czy jesteś dobrym pracownikiem, jakie masz oceny z lotów, bo również jesteśmy oceniani. Jak wygląda sprawa z pracą na samolocie? W sensie, czy każdy lot zmienia typ samolotu z Airbusa na Boeinga, czy dany okres jest przepisywany na dany samolot? No to jest ciekawe pytanie. Jesteśmy wyszkoleni, wszyscy teraz w Emirates są wyszkoleni na dwa typy samolotów, to jest i Airbus i Boeing i nie ma tak, że cały miesiąc latasz na Boeingu, a później na Airbusie. To są na zmianę. Czasami było Airbus, Boeing, więc to w zależności po prostu jak grafik ci dadzą, tak latasz. Czy na pokładzie samolotu jest jakaś ochrona? Nie ma ochrony, nie ma lekarzy, nie ma policji, więc ze wszystkim my musimy sobie radzić. Załoga musi sobie poradzić i szkolą nas jedynie z samoobrony. Co roku mamy przypomnienie i mamy trening z samoobrony, bo ludzie są bardzo różni, pasażerowie, i potrafią bardzo różnie reagować, ale nie ma jako takiej ochrony, więc dlatego nas ze wszystkiego szkolą, abyśmy byli przygotowani, chociaż w małym stopniu, na różnego rodzaju sytuacje. Czy to prawda, że chętnie zatrudniane są osoby bez doświadczenia? Ciężko mi jest powiedzieć. Latałam z osobami, które wcześniej pracowały dla linii lotniczych innych i też z takimi świeżakami jak ja. Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że to zależy bardziej od osoby. Marta, opowiedz, jak personel reaguje na katastrofy lotnicze, czy rozmawiają o nich, czy dzielą się spostrzeżeniami na ten temat, emocjami, czy cabin crew piloci mają opiekę psychologiczną? Pozdrawiam. Pozdrawiam również. Czy rozmawiamy o nich? Tak, rozmawiamy i nawet jeżeli jakaś katastrofa się wydarzy, to omawiamy to w koledżu. Omawiamy to co roku, jak mamy powtórzenie z koledżu, te egzaminy, to wówczas to omawiamy, co się wydarzyło, jakie były błędy, co zrobić, jakbyśmy zareagowali, i nas szkolą z takich sytuacji. Czy mamy opiekę psychologiczną? Tak, ale tylko jeżeli chcemy. Jest sekcja, są psychologowie, w razie gdyby się zdarzyło coś bardzo takiego stresującego, wówczas psychologowie się czasem sami odzywają do tej załogi, bądź też odwrotnie, można się odezwać i szukać wsparcia. To jest. Jest też program wsparcie od kolegów, koleżanek, i ja w tym brałam również udział. To jest dla osób, które głównie mają wykształcenie psychologiczne, i zgłosiłam się do tego programu i właśnie tam niektóre stewardesy i stewardzi, którzy mają jakieś doświadczenie czy wykształcenie w tym temacie, pomagają, i to jest bezpłatnie, to jest charytatywnie, pomagają swoją koleżankom i kolegom, którzy przechodzą przez jakieś ciężkie sytuacje. Najpiękniejsze miejsce, jakie zobaczyłaś dzięki tej pracy? Myślę, że to może być Kapsztat. Chyba tak, Kapsztat mnie zwalił z nóg. Czy często przylatywałaś do Polski? 4-5 razy byłam tylko w Polsce, jeśli chodzi o pracę. Okej, myślę, że ten film i tak będzie strasznie długi, chyba mój najdłuższy. Pewnie są jakieś pytania, na które nie odpowiedziałam, więc przykro mi, bardzo przepraszam, ale no jak widzicie, tych pytań jest mnóstwo. Zapraszam Was do kolejnego odcinka, będzie o wyglądzie, poopowiadam właśnie trochę, co wymagają, jak się ubrać na rekrutację, i jak o makijażu, o włosach i o mundurku. Mam nadzieję, że Was to zainteresuje, i myślę, że ten temat Emirates już wtedy skończę i że pomogłam wszystkim, którzy tylko się chcieli starać tą pracę. Mam nadzieję, że znowu rozjaśniłam parę wątpliwości.